Przed Państwem Orkiestra Kameralna Filharmonii Uniwersyteckiej Rikordansa pod kierownictwem profesora Wiktora Kuzicowa. Thank you.
Niosę Ciebie, Polsko, jak żagiew, jak płomienie. Gdzie Cię doniosę, nie wiem.
przyszła pora, aby serdecznie powitać panią Martę Morawiecką, którą w tej chwili uprzejmie poproszę o podzielenie się wspomnieniem o swoim ojcu. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie wszystkich. Chcę przede wszystkim bardzo gorąco podziękować organizatorom, artystom, sponsorom i zwłaszcza Państwu, którzy przyszliście tutaj na ten koncert, którzy jesteście przyjaciółmi, bliskimi mego taty. Nie będę wspominać mego taty jakoś dłużej, bo będzie pewna mi łamał się głos. Poprosiłam o to Artura Adamskiego, zaraz oddam mu głos. A w tej chwili chciałam powiedzieć, że w tych naszych trudnych czasach tato miałby z pewnością coś ważnego i ciekawego nam do powiedzenia. Nie wiemy co. Wiemy na pewno, że byłaby to jakaś niezależna myśl. I wiemy na pewno, że ona nie miałaby nic wspólnego ze strachem albo ze zniechęceniem. Więc życzę Państwu, żeby niezależna myśl, brak strachu i brak zniechęcenia, a przede wszystkim nadzieja i wiara towarzyszyły Państwu teraz i w te następne lata. 10 lat temu tato ze względu na chęć propagowania niezależnej myśli, większość Państwa wie, założył Gazetę Obywatelską. Chciałabym Państwu przypomnieć w tej chwili o tym, że ona w dalszym ciągu wychodzi. Jest dwutygodnikiem i na jej łamach ukazuje się wiele wartościowych bardzo tekstów. Pisze tam wielu bardzo wartościowych autorów. Zachęcam do kupowania i do dzielenia się tą gazetą. Na pewno to jest ten element, który bezpośrednio towarzyszy nam, mimo że taty już z nami nie ma i że od jego śmierci upłynęło prawie półtorej roku. Jeszcze raz wszystkim najgorętniej dziękuję i oczywiście życzę wspaniałych przeżyć. Dziękuję bardzo artystom. Marta poprosiła mnie tutaj celem wspomnień, ale widzę na sali tak wiele osób, tak przyświadomych, które dużo bardziej są powołane do tego, żeby o Kornelu opowiadać. Więc zamiast wspomnień, może coś odrobinkę innego, ale przede wszystkim też, skoro przypadł mi ten zaszczyt i przyjemność stać w tym miejscu, to przede wszystkim chciałbym ogromnie podziękować. Jeszcze jesteśmy, rozumiem, w trakcie koncertu, także podziękować ogromnie artystom, podziękować wszystkim, którzy się przyczynili do tego naszego dzisiejszego spotkania, panu Dominikowi Krupie w ogromnej mierze. Ogromne dzięki i może w takim razie, skoro tu stoję, to w imieniu Stowarzyszenia Solidarność Walcząca i w imieniu wszystkich ludzi od Kornela wielkie, wielkie dzięki. Skoro tutaj jestem i raczej właśnie może niekoniecznie, żeby wspominać, to tak przyszło mi do głowy, że może zamiast wspomnień to bym się podzielił takimi dwoma małymi, realnymi marzeniami, tak realnymi, że mającymi być może postać taką, no chyba całkiem realnego wniosku. Otóż tak sobie myślę, jesteśmy, żeby też nie mówić o sprawach takich ogromnych już kontekstów, to jesteśmy w takim mieście, które w swoich dziejach tysiącletnich ponad miało wielu włodarzy, różne narody, różne zbiorowości, różni władcy dokładali tutaj jakąś cząstkę, kolejną cząstkę dziedzictwa. I mamy też takie publikacje czy miejsca, które są poświęcone temuż dziedzictwu. Na przykład ukazało się już parę wydań encyklopedii Wrocławia. Ja uwielbiam encyklopedię, w ogóle niektóre encyklopedie sobie czytam tak jak powieści, kartka po kartce. I bardzo cenię oczywiście encyklopedię Wrocławia ogromnie.
I na przykład w takiej encyklopedii Wrocławia jest są różne ciekawe rzeczy, na przykład to, że w jakimś miejscu był barokowy ogród, po którym nie ma żadnego śladu i od razu mówię, że bardzo dobrze, że to jest. Bardzo się z tego cieszę i że coś takiego jest, chociaż taki ogród, który był przy ulicy Wierzbowej, jest fajnie iść i wiedzieć, że coś takiego tam było, aczkolwiek było i nie ma po tym absolutnie żadnego śladu i nie było żadnych konsekwencji. Było i się skończyło, ale podkreślam, powinno to być. Natomiast jeżeli spojrzę i zobaczę, że w takich źródłach postać Kornela na przykład nie pojawia się wcale albo prawie wcale. I zastanówmy się nad rolą Kornela, bo na przykład może taka prosta rzecz. Kornel w latach 70., kiedy uruchamiał druk, to on od razu założył, nie będziemy szukać maszyn, zrobimy tak, że po prostu wychowamy armię ludzi, z których każdy będzie człowiekiem drukarnią. Każdy będzie umiał drukować. Stworzymy legion nauczycieli druku. Jeden z takich nauczycieli uczył mnie na początku 83 roku i on mnie przekonał, przekazując mi tę wiedzę, którą właśnie, nie wiem skąd pozyskał, być może właśnie od Kornela, ale w każdym razie idea, żeby tak się kształcić, to była właśnie od Kornela, że drukować można zawsze i wszędzie. I zawsze i wszędzie, w każdych absolutnie warunkach. I nie trzeba żadnych maszyn. Jest tyle technik drukarskich, że wystarczy kilka prostych przedmiotów, by drukować zawsze i wszędzie. A jeżeli będziemy drukować zawsze i wszędzie, to złamiemy komunistyczny monopol informacji i będziemy dużo bliżej niepodległości i rozsadzenia systemu komunistycznego. I zdajemy sobie sprawę z tego, że ten sposób doprowadził do tego, że tylko w tym mieście, w którym jesteśmy, ukazywało się w latach 80. prawie 500 tytułów podziemnych pism. I to jest w ogromnej części zasługa tego człowieka. I to jest ten kawałek dziedzictwa tego miasta, dziedzictwa niepowtarzalnego. Zdajemy sobie może sprawę z tego, że ta liczba 500 egzemplarzy, 500 tytułów, ta skala, ta ilość, to jest więcej niż poza granicami naszego kraju w całym sowieckim imperium od Łaby po Kamczatkę. I to był czynnik tak znaczący, że ja ośmielam się stwierdzić jednoznacznie, jestem gotów tej tezy bronić, że zasługa samego Kornela dla rozsadzenia Imperium Sowieckiego jest większa niż wszystkich Berlińczyków, którzy spektakularnie obalali mur berliński. Dlatego mam taką nadzieję i taki postulat, że może jak będzie kolejne wydanie Encyklopedii Wrocławia, która pięknie przedstawia wkład i Macieja Korwina, który tutaj rządził Wrocławiem przez krótki czas i rozmaitych epizodów związanych z przemyślidami i takimi również pięknymi, barokowymi parkami, które tutaj były i po których nie ma śladu, żeby również to tam się znalazło. Takie drugie moje marzenie jest związane właśnie w zasadzie z tym samym. Mamy we Wrocławiu taką ścieżkę historii Wrocławia. Fantastyczna sprawa, bardzo mi się podoba, niczego bym tam nie zabierał. Ale na przykład jest tam, powiedzmy, taki moment, jeden z paneli dotyczy powstania Krawców z roku 1793. Od razu mówię, jak najbardziej powinno być. To były w sumie takie powstanie, to były kilkudniowe rozruchy w mieście Wrocławiu, które były i ludzie zginęli, walczyli o lepsze życie. Jak najbardziej to powinno być, ale to wydarzenie nie przełożyło się na nic istotnego, na nic historycznego. Nie było początkiem niczego większego. Natomiast działalność Kornela Morawieckiego i ludzi od Kornela, ta lawina, którą ruszył, ta lawina łamania komunistycznego monopolu druku, doprowadziła do czegoś o skali ogromnej, o skali kolosalnej. Była takim czymś nieporównywalnym w dziejach naszego miasta i wielkim wkładem Polaków w wyzwolenie narodów z okowów komunizmu.
Dlatego takie drugie moje marzenie jest takie, co nie jest też trudne, ponieważ między tymi poszczególnymi panelami przy ulicy, przy placu Nankiera jest sporo miejsca i w odpowiednim miejscu myślę, że powinien się pojawić taki również akcent tego momentu, w którym Kornel Morawiecki te wielkie drukarstwo, które później przełożyło, które już nie było tylko drukarstwem, na 600 audycji samego Radia Solidarność Walcząca w naszym mieście, prawda? I całe mnóstwo innych zjawisk. No też to, że jak się spotykamy, tutaj widzę wielu przyjaciół, którzy też bywają na tych spotkaniach, na zjazdach Solidarności Walczącej, no to pojawiają się przecież nasi przyjaciele z innych krajów, chociażby z pierwszych rządów niepodległej Litwy, którzy mówią, my jesteśmy członkami Solidarności Walczącej. Stąd właśnie ogromnie się ciesząc z tego, że postać Kornela Morawieckiego jest dzisiaj tak wspaniale, tak pięknie upamiętniana, że przeżywamy dzisiaj tak nadzwyczajny, wspaniały koncert, że grają na cześć Kornela, upamiętniając naszego wielkiego przyjaciela. Tak wspaniali artyści. Ja dodam takie właśnie dwa marzenia, które wydaje mi się, że są bardzo proste i bardzo realne, żeby pamięć o Kornelu, o jego dokonaniach znalazła się również w kolejnych wydaniach Encyklopedii Wrocławia, czy na przykład w ścieżce historii naszego miasta. Dziękuję najpierw. Przyszedł czas na główny punkt naszego muzycznego programu, czyli koncert F-moll Fryderyka Chopina, który wykona dla Państwa znakomity wrocławski pianista i pedagog E-moll. Powiedziałem F-moll. Tak, mogłem się tylko pomylić. E-moll albo F-moll i się pomylił. Także koncert E-moll Fryderyka Chopina wykona dla Państwa znakomity wrocławski pianista i pedagog, laureat licznych nagród i konkursów, wykładowca Wrocławskiej Akademii Muzycznej Gracjan Szymczak. Choć koncert Chopina wszyscy znamy, wersja na fortepian z orkiestrą kameralną, tak rzadko wykonywana, da Państwu okazję do poznawania tego wielkiego dzieła polskiej literatury muzycznej na nowo. Przed Państwem Orkiestra Kameralna Filharmonii Uniwersyteckiej, Rikordansa i Gracjan Szymczak.
Thank you.
Thank you.
Uniwersyteckiej we Wrocławiu pod kierownictwem Wiktora Kuzniecowa. Gracja Wyszynka w kwartecie. Dziękujemy Państwu bardzo. Mamy nadzieję szczerą, że nie będziemy czekać kolejny rok na następny koncert z udziałem publiczności. Wierzymy głęboko, że uda się już w przyszłym miesiącu. Proszę śledzić na www.filharmoniauniwersytecka.pl. Dziękujemy Państwu, że byliście z nami i zapraszamy do nas.